Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się dzisiaj już trzeci raz w grze Hades. I tak, na wstępie kilka słów. Pierwsza sprawa, jakieś rękawice nowe się pojawiły, broń, o której nic nie wiem, nigdy się mnie nawet nie widział w jakichś prezentacjach u kogokolwiek, ani nic, więc no. Druga sprawa, dzisiaj więcej ciemności zba włócznia. Którą już pokazywałem ostatnio ciała, jednak nie używałem jej bezpośrednio jeszcze, powiedzmy, właśnie w walce. Ale tak, nie ma co się tym przejmować. I no. Dziś plan oczywisty, uciec stąd, można by wygrać grę, by się udało. Ale zanim to wszystko... No, to tak, zanim to wszystko, to... Nowy przedmiot, kościanek klepsy drot Harona. Powoduje, że przedmioty ze studni Harona działają 4 potyczki więcej. Studni Harona to jest to z tymczasowymi bonusami. I tak, mógłbym to niby wziąć. I nawet bym był chętny na to, ale idziemy na jak najdalej, chcę z włócznią po prostu może przejść coś i... Obroża od pieska wydaje się najlepsza. Więc tak, włócznia, obroża pieska, no i idziemy. Ciemności daje mi siłę. Okej. Okay. Żeby mi było nie kojarzy, czy walczyliśmy już włócznią chociaż raz, czy nie. Chociaż jak mówiłem przed chwilą, to wydaje mi się, że nie. A teraz tak. It's Uncle Number Two. It's got to be. Then, in the name of Hades, Olympus, I accept this message. No. Akceptujemy tą wiadomość. I Poseidon. Poseidon. Na pewno Poseidon. Recognize your uncle, do you not? We've a lot of catching up to do, but first things first. You get yourself out of that dour underworld. As for me, I'll see if I can stir things up a bit to cover your advance. Dobra. Co my tu mamy? Atak specjalny zadaje więcej wrażeń i odpycha wrogów. Q to jest to, okej. Okay. No, czyli rzut. Czyli nasze hit będzie plus 130% miał. Potężne. I fajne, ale no, to. Looks like I caught a big one. The power of the sea should be of help. No. Wydaje mi się, że to jest coś dobrego i sensownie będzie właśnie się bawić teraz. Może wrzucanie. I tak uaktualniony. Okej. Okay. Jakieś tam informacja o włóczni. Dobra. I następnym naszym asystentem będzie Dionizos, z tego co widzę. Who's first? Więc dobra, niech i tak będzie, a póki co, oto nasza strategia na dzisiaj. Id w tej z powrotem przy życiu włóczni. Okej. Okay. W sumie może bym to przestawił na jakiś lepszy przycisk, to byłoby lepiej. Ale tak, chwilowo się jeszcze nie będę tym przejmował. Po prostu bierzemy i zobaczymy, co z tego wyniknie. Having some bad run-ins with that Fury Megara, is that her name? Now, isn't she a real firebrand? Maybe this will help you out next time you meet. Okej, okay, dobra. I co tym razem dostajemy? Okej. Okay. Przepicie, kilka razy w miejscu początkowym. Przepicie. Okej. Okay. Pozytywne rokowania. Otrzymasz mniej obrażeń, gdy masz 30% lub mniej, ale okej. Okay. Albo dodatkowe HP i kolejny to butelka, już nie pamiętam jak się nazywa. A, wezmę to. Okej, okay, czyli takie jakieś eksplozje po prostu na naszych wyskokach. Mogą być. Nie żebym narzekał czy coś. I teraz tak, jak to konkretnie będzie działało? Jeśli mogę wiedzieć? Okej, okay, no nie, chyba nie zobaczę. Aha, dobra, takie coś po prostu, dobra. Nic wielkiego. Ale dobra, fajny dodatek. I za dużo razy mówię dobra. Tak więc tak... Nie ustawienie, od razu sterowanie może zmienię sobie chwilowo. A gdzie to jest wsparcie? Przywołanie nawet nie wiem, atak specjalny pod Q? Nie. MB5. W ten sposób mogę po prostu kursorem myszki, żeby nazwać kursorem myszki, tylko tym przyciskiem na myszce dodatkowym od razu itować. Nie wiem, czy zostawię to sobie na dłużej. Czy wróci to na kill później, ale tak na razie. Ze względu na to, że jesteśmy na strategii pod hit, tchę włócznia, znaczy mówiąc pod rzucanie włócznią. Dla tych, którzy nie rozumieją hit, tchę włócznia po gwiezdno kluczowemu, no to tak. Po prostu będziemy rzucać sobie włócznią i na tym będzie polegała moja strategia, póki co. Prawda się być sensowna. I tak, jako że zmieniam usterowanie
na klawiaturze i myszce, to zapewne można się domyśleć. Nadal nie podłączyłem pada. Do ten właśnie headset, co może być dla niektórych zaskakujące, patrząc na to, że no, wiele gier naprawdę zawsze uruchamiam na padzie i nawet nie myślę o tym, żeby to stawiać na klawiaturze. A tutaj proszę, no, przenośnej klawiatury nie potrafię się zmotywować do działania na padzie. Po prostu za dobrze to działa. Okej, zwykłe takie też są niezłe, ale no, no, zdecydowanie lepiej będzie rzucać. Nie potrzebuję po prostu czego innego niż te rzuty na razie. Nawet przeciwko tym dzbankom, chociaż dobra, no przeciwko nim to nawet nie wiem, czy się opłaca rzucać aż tak bardzo. Dobra. No, powiedzmy, że nie ma wielkiej różnicy pomiędzy rzutem, a nie rzutem akurat u nich, bo również szybko się ich pokonuje w obu formach. Dobra, dodatkowa ciemność. I tak, najpierw sklepik, czy mam coś fajnego. Zdecydowanie to. Więc tak. Biorę i okej. Poseidon kolejny. Podoba mi się. Podoba mi się. I z czym mam do czynienia? Aha, z tymi jopami. No, czyli w sumie nic trudnego. W szczególności teraz, kiedy. No jak widać, moja włócznia już na dzień dobry dostała super wzmocnienie, które. Potencjalnie, jeśli nie będę jełopem tak jak teraz, powinno ich szybko unicestwić. Że nie, dobra, na przycisku myszy jest niewygodnie jednak momentami. Chyba wrócę do Q jednak. I tak. Q w sumie też jest dobra. Dobra. I okej, to już po nim. Na szczęście mam też dwa odskoki, więc łatwiej mi uciekać od tych wszystkich dziadostw. I tak, poza jednym głupim otrzymaniem wrażeń, to... To ma pewnie wszystko dobrze. Co tym razem? Dary z efektem odpuchania wywołują wrogów. Zerwanie. A... Okej, to jest potężne. To też fajne. O tutaj wszystkie nagrody ciemności, kryształów i obolów Harona są warte więcej. Potężne, ale nie, No, jeśli mamy wygrać, to trzeba robić spsute kombosa. Aha. Jedne, co chyba jest w stanie mi tutaj trochę przeszkadzać. Chociaż nie, dobra. Nie jest aż tak źle. Nawet jeśli będzie dużo się ich spełniło, co potencjalnie moje włócznie mogą ubijać wszystko i wszystkich. Dobra. Dobra. Unik. Nie dam rady. Z unikaniem aż tak szybkim. Okej. Chociaż nie, dobra, nie jest i tak źle. No, dobra. Może nie jest to, jak mówię, miejsce teraz na zabawy w... Aha, nie wiem, za co otrzymałem wrażenia tym razem, ale dobra, no może nie jest dobre miejsce na rzucanie. Ale tak, powinienem dać spokojnie radę. Aha, już prawie cały HP straciłem tutaj, no super. Pokazuje coś moja nieumiejętność gry w roguelike, roguelite i tak dalej. Przekazuję się ukartualnione. A, opis. Tego wroga. Okej, czyli to jest po prostu przeklęty gór. Ciekawa nazwa. Dobra. Dobra. Idziemy więc dalej, znowu na Dionizosa trafimy. Dar jak dar, ale no... Preferowałbym może jeszcze raz mieć szansę na morskie skarby, czy co to tam było, niż... na Dionizosa. Nie, żebym traktował jego... bonus jako gorsze, ale no, powiedzmy sobie szczerze. Jak na razie, pomimo tego, że Dionizos daje może bonusy na niskim HP, co jest dla mnie super, bo często będę na niskim HP. Jakieś informacje o nim? Tak, jakaś nowa informacja o nim będzie. To tak. Pomimo tego, że właśnie ma niektóre fajne rzeczy, tak? Okej. Ekskluzywny dostęp. Duet. Błogosławieństwa bogów Olimpu zupełnie boską moc do śmierci. Okej. Ale duet? Nie rozumiem tego duet. Tak czy jak, wydaje się to być coś ciekawego. Manda rzadkość daru epicki. Ja biorę. I mamy kolejne informacje o Dionizosie. Dobra. Idziemy tutaj. Żeby jeszcze bardziej sobie ulepszyć ewentualnie niektóre umiejętności. Ale przeżyjemy. Dobra, powinniśmy przeżyć. Nie jest aż tak źle.
Tak, teraz tylko mam nadzieję, że natrafimy na więcej tych... Jak to się nazywa? No, brakuje mi słów. Jak na złość. No, na więcej darów. Jeszcze przed Megairą. Chciałbym wykorzystać to, że dostaliśmy... No, na pewno taki feature. Wszystkie dary będą teraz... No, tylko tymi lepszymi darami. Czyli jakieś takie słabe, już nie będą trafiać pewnie pokroju, no nie wiem. Co by dać jako słaby przykład? No ale właśnie to takie najpodstawowsze, jakbyś trafił, bym tylko takie, jakieś takie super wybiczne. Więc tak, obrażenia przybicia 2,5 sekundy. Słabe. Ale tak, obrażenia zerwania co 2 sekundy, okej. Okay. A tutaj to... jednak ulepszyłbym nadal podstawową mechanikę, czyli rzuty. I tak, tam mamy kryształ za walkę, tutaj mamy ciemność bez walki, jakiejś trudniejszej. Więc wezmę ciemność. Kurczę, zapomniałem o tej skrzynce, to była jedna ta skrzynka na wyzwanie w jakimś pokoju, nie pamiętam już którym. Ale powinienem był ją wziąć. I nie wiem czemu, wydaje mi się, że na padzie może byłoby łatwiej trochę z tym buildem pod... podrzucanie. Potencjalnie tak. Ale no teraz nie będę się tym przejmował. Przeżyjemy tak jak jest. To po prostu może mniej spamić wyrzuty, a bardziej skupić się na unikaniu. Niektórych bogów tyle. Okej, okay, kolejne 12 ciemności. I moją wyborą jest teraz ciemność albo nic innego, więc idziemy w ciemność. Będę mógł obrażeń, tego nie będę miał co robić z tą ciemnością. Jak tak myślę? Tak. Potencjalnie długo się skończą mi rzeczy właśnie już to robienie z tą ciemnością, dopóki nie odblokuję nowych za... kluczem z... Czy tego chcesz, czy niech będę musiał teraz myśleć bardziej niż o kolejnej broni. Czyli tych rękawicach, to tak, będę musiał bardziej myśleć chwilowo. Przynajmniej o tym, żeby ciemność zainwestować w... no... czy nie ciemność, tylko klucze właśnie w kwestie ciemnościowe. No. Dobra. I co my tu sprzedajemy, Haronie? Okej, okay. To nie, bo z tego nie korzystam. Ale te dwie rzeczy wezmę z przyjemnością. To jest tak, sklep Harona, albo serce Centanua. Oczywiście, że wezmę serce Centanua. I nie będzie więcej darów. Nie poszczęściło nam się. Ale dobra. Idziemy. Idziemy, zobaczymy jak to wyjdzie i... Cześć, Megaera. Co robisz, Zagreus? Underworld jest sealed off. What you're attempting is impossible. You've seen what happens when you go too far. This place can't stay sealed shut forever, Meg. In the meantime, I thought I'd get some practice in, you know? I'm not your practice partner, fool. Okej. Masz zdzidy, masz zdzidy? Okej, czy będę ostrożnie rzucał tą dzidę? Potencjalnie jestem w stanie ją szybko pokonać przy jej użyciu, więc... O nie, no... Nie, żebym narzekał, ale to trochę... Nie, niebezpieczne jest. Okej. Dobra, pokaż na co cię stać. No więc dobrze, wróciliśmy już i wybacz zacięcie, które trwało tym razem bardzo długo, bo miałem bardzo ważne sprawy do załatwienia. Tak, gdy się wpadłem z rytmu czy coś, to wszystko wina domowników i ważnych spraw. Nie tego, że jestem labą, chociaż tego też. A teraz może nie będę aż tak dużo marudził. Skupmy się po prostu na tym, co jest najważniejsze, czyli na biciu, zabiciu wrogów. Dobra. Okej. Unikaj, gwiezdny kluczu, unikaj, dobrze. Tak, rozsiewaj też pijaństwo przy użyciu swoich odskoków, dobrze. Pozbywaj się wrogów przy użyciu pijaństwa. Kolejna bezpieczna metoda na to. Którą mamy. Okej, pułapka z krucami. Oczywiście. Dobra, i dwuczniom. Odskok, dobrze. I tak, wiem, że pewnie większość z was nie chce, żebym mówił po prostu co robię na ekranie, ale... W takich momentach po prostu full focus wchodzi. Jak ja robię full focus, to... No, gadam takie rzeczy często, albo jakieś inne głupoty. Więc... Jesteśmy blisko wygrany i nie chciałbym tego zlamić. Po prostu. Dobra. Dawaj, gwiazdny kluczu.
Nie, tylko nie ten atak, tylko nie ten atak. Nie jest źle, jeszcze przeżyłem. Okej. Okay. Może się uda. Dobrze. Już naprawdę blisko. Dobra. Może nawet... Jest! Mamy to. Udało się bez stracenia życia zapasowego. Okej, włócznia jako druga broń, którą udało się nam odnieść sukces. Super. No i kolejna krew. Tytana. Czyli przedmiot, który... takie... jakoś działa. To jest moje najłatwiejsze wytłumaczenie. Jakoś działa, bo... totalnie nie wiem po co to jest, na co to jest i tak dalej, ale no. Ale jest. Okej. Dobra. Trochę HP. O. My keepsake collection. Just what the house contractor ordered. Mhm. Okej, dobra. Teraz możemy zmienić te rzeczy, ale tego nie chcę. Sprzedawanie naszych ulepszeń w zamian za coś innego. W sumie za pieniądze, nie za coś innego. Oj, zdecydowanie nie. A tutaj mamy... tak, tutaj mamy bardzo fajne funkcje. Wezmę na razie tylko to, co daje nam szansę na leczenie i da trochę ciemności. Innych rzeczy nie potrzebujemy aż tak bardzo. Więc tak, włócznia. Krainie drugiej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobrze. Na dzień dobry mamy do wyboru... nic. Tylko i wyłącznie... granata. I już też na dzień dobry znamiłem, wchodząc do lawy. I tracąc trochę hapeków, których i tak mam za mało, żeby przeżyć tą wyprawę. Ale dobra, stało się. Trzeba próbować dalej mimo to. Jaką ich nazwą? Ostatnio dziwne to było nazwy, ale dobra. Teraz to bez znaczenia. Już zlamiłem. Na szczęście... ja mam tu swoją reinkarnację jedną. Czy jak inaczej to nazwać, ale no, nie wygląda to za dobrze. Nadal mogę totalnie zlamić, znowu zginąć. Bez najmniejszych, większych po prostu problemów. O, czy tam jakieś jedzenie? Jakie jedzenie tu jest? A, okej, okay, jedzenie to jest to, że wrogowie mają 15% szans wypuścić życie. Ej, tak, teraz byliśmy jeszcze w jakimś smrodzie, który nie wiem jak działał. Ale okej, okay. Uaktualniony, co my tu mamy? Przeklęty zbir, okej, okay, czyli opis o kolejnym przeciwniku. Czy są jakieś specjalne przedmioty? Nope, nie wydaje mi się, więc bierzemy granata, którym możemy ulepszyć dokładnie to samo co ostatnio. Wydaje mi się, że ulepszy to. Tak, pijaństwo ulepszy, bo i tak mam tego tak dużo, że... w sumie tak dużo tego wywołuje, że aż żal. I tak młotek albo pieniądze. Młotek. Zdecydowanie młotek. Chcę zobaczyć, jakie super moce piękne będzie miał zaoferowanie młotek dla włóczni. Falotwórcy. Okej. Okay. Ciekawa nazwa. Ale widać, że ich fale są inne niż pewne inne fale z pewnej chińskiej bajki. Te są bardziej takie standardowo falowe niż tamte. Przy czym osobiście... mogę powiedzieć, że preferuję chyba tamte inne. Więc tak. Reszty też nie są złe. Ale dobra. Szybko pokonajmy w takim wypadku tych falotwórców. Jak już się tym zajmiemy, to miejmy nadzieję, że trafimy na jakieś przyjemniejsze wyzwania niż to, co się tutaj dzieje. To tutaj jest, o, powiedzmy, że delikatnie mówiąc, irytujące dla mnie. Przez to, że nie umiem z tym sobie radzić zbyt dobrze. Okej, daliśmy radę i... a, informacja o młocie. Dobra. Jest świętym Elysium, okej, czyli... Elysium. Skąd mi się kojarzy ta nazwa? I nie chodzi o disco Elysium, ale dobra. Jak? Przypomnę sobie, skąd to dowiedział i... co my tu mamy? Atak obszarowy. Ładuje się szybciej i odnawiają znacznie szybciej. Nie, atak specjalny zadaje 50% obrażeń, 5% szans na uderzenie krytyczne przy odzyskiwaniu. Super, a tutaj...
Atak specjalny staje się strzałem, który zdaje 50 obrażeń obszarowych. Aha! Nie odzyskuję tego, ale mogę itować non-stop. Okej! Właśnie z itownika włóczni zostałem... Powiedziałbym, że zostałem warlockiem z D&D, jeśli chodzi o sposób działania. Inaczej więc spamię jednym atakiem i nie przejmuję się niczym innym. O tak, smutna prawda o podstawowych mechanikach warlocka, o czym przekonacie się zapewne już niebawem, jak... Przepraszam sobie niebawem, no... Prawdopodobnie pod koniec sierpnia, jak to Baldur's Gate 3 będzie już w pełnej wersji. Ale tak, warlock. Czarownik. Czarny księżnik, jakkolwiek by go nie nazwać. Mag Pactum. Milion nazw ma różnych. Polega dosłownie na spamowaniu jednym atakiem. Teraz robimy dokładnie to samo z tą włócznią. Więc no. Jak skrzydłem typerza? Nie powiedziałbym, ale dobra, jakieś nowe znowu coś. Prawdopodobnie Hermes. Jadłem. Normally I wouldn't get mixed up, but for you, I'll be making an exception. Now come on, we've both got places to be. Okej, dobra. I co my mamy? Pierwsza rzecz oczywiście, że działa tak jak powinno, po otrzymaniu obrażeń szybko odskocz, żeby odzyskać trochę straconego życia, super. Dekarnizm, gdy wejdziesz do komnaty, zyskasz trochę bogactwa. Fajne, ale... Szybkość tak około 30%. Okej, mogę teraz być jeszcze szybko dźgaczem. Tutaj nie przyspiesza to niestety, ale tak, jeśli trzeba być dźgacz ręcznie, to... Mamy przyspieszoną funkcję ręcznego dźgania, więc podoba mi się. Tak, podoba mi się. I teraz nie chodź po lawie i łopie jeden, niemyty. A co my tu mamy? Kryształy? Oczywiście. Jeszcze lepszy dar, oczywiście. Szansa na leczenie, oczywiście. I dobra, lecimy. Lecimy po kolejną butelkę, która... Nie wiem, na co mi jest potrzebne, skoro ich nie wydaje. Ale dobra, i co my tu mamy? Duchy. I tujmy z eksplozjami, cieszmy się z tego, jak szybko ich unicestwiamy. I będzie dobrze, ale tak, takie itnięcie za 129, to jest potężne. Naprawdę stworzyłem sobie tutaj, może nie idealnego builda, ale mocnego builda, to bym powiedział na pewno. Gdybym tylko znalazł dobry przycisk do rzucania tym wszystkim, to byłoby jeszcze lepiej. Okej, co my tu mamy? Jakieś informacje, może nie o zbliżeniu, o wiedźmie. Nie u trpieńcu, tempo czaszka chyba też nie, ale tak, o czym się ogólnie mieliśmy dodatkową informację. Perfect. No i trzecia, tak, trzecia już nie wydana butelka, nadal nie wiem co z tym zrobić. I teraz tak, Afrodyta lub Zeus? Chyba pójdziemy do Zeusa. Tak, pieruny bardziej mi się wydawają przydatne niż siła mdłości. Więc tak, i co my tu mamy? Okej, jakąś wielką nogę i majtuzę. Super. Majtuza i noga, no toż... Ktoś to widział takich przeciwników? Głowę majtuzy i nogę spadającą na... z niebios. A, głowę majtuzy oczywiście, która potrafi skamieniać. Co oznacza, że... Nie jest to byle jaka gorgona, a prawdopodobnie właśnie meduza bezpośrednio, jeśli się nie mylę. To tak, ogólnie takie stworzenie nazywa się gorgoną. Mogę oczywiście wszystko namieszać. Ale tylko i wyłącznie jedna z gorgon, czyli meduza, zmieniała w kamień. Albo to było na odwrót. Meduzy to były istoty, a gorgona to była ta jedna konkretna zmieniała, ale tak, no... Nieistotne teraz, która wersja była bardziej prawidłowa. Ważne, że ją pokonaliśmy i teraz muszę tylko itować w tą nogę, czy co to jest z mojej włóczni, żeby wygrać, chociaż mam końcówkę życia, więc pewnie zlamię i zginę. Until next time, gigantic gorgon head. Gigantyczna głowa Gorgona, okej, czyli chyba Gorgona to było tam coś, okej, informacja o Zeusie, jak miło. Jeszcze o Hermesie jakoś tu jest też. I teraz tak. Skoro i tak nie mam co zrobić z tymi butelkami, to czemu nie, dajmy Zeusowi jedną, będzie się cieszył. Lord Zeus, uncle, please accept this offering and all my gratitude. Dobrze. Goodness, nephew, that's an offering indeed. I'm thankful for your piety to me. And as a show of generosity to you, in turn, I present this. Okej, dostaliśmy coś. Co to jest? Signet z piorunem. Okej. Okay. Tak, ale by to było, nie było. Może się przyda. Hmm?
boastful brother gets on with Lord Hades even worse than I. So let me put a little spark into his storms for you. Okej, okay. Ciekawe dialogi są. Jakieś jeszcze iskra i co my tu mamy? Zemstanie bez zatrzymania przebrzenia wrogów uderza piorun. Może być wystrzał, może być. Atak w łeb piorun. Tak. Mam teraz piorunowe ataki. Więc tam gdzieś będę musiał dzigać normalnie. A niekoniecznie itować. No i tak jest dobrze. Więc tak. Może to jest to, co jest potrzebne, żeby przejść. Chociaż tę Ukrainę. Nie mówię jeszcze o całej, powiedzmy, grze, bo nie oszukujmy się. Pewnie zlam jeszcze milion razy, zanim bym był w stanie przejść całą grę. Ale tak, pobawmy się na razie w zwykłe dziganie. Czemu nie? A pojedynczych wrogów wydaje się też lepszym wyborem. Znaczy nie zawsze, ale tak. Jak blisko mnie się pojawi pojedynczy wróg, to czemu by nie? Można go poczekać. W szczególności, że dźgnięcia też mają fajny... fajny zasięg. Oj, przy okazji patrzcie, dwie kanapki. Jak miło. Okej. Okay. Zdaliśmy ciemność. Dużo ciemności, jakieś kolejne wpisy. Bez różnicy, co to jest. I tak, moglibyśmy pójść dalej, ale zanim tak szybko poszarżuję dalej przed siebie... Ale po prostu przylazłem, bo już myślałem, czemu tutaj nie ma niczego. A chwila, nie, przylazłem skądś indziej chyba? Nie wiem, już się pogubiłem. Ale tak, zobaczmy. Serce Czenetarła, Hermes, albo worek z pieniędzmi. Tego najbardziej potrzebujemy. Powiedziałbym, że życia, ale jakoś mamy szansę na zbywanie tylko superpotężnych wzmocnień, to chodźmy po Hermesa. Ryzykujmy. Żyjmy na krawędzi. Będzie i tak ciekawie i... Wow, darmowe po prostu aktywacja. Bardzo ryzykowne. Dobra. Darmowa aktywacja, to naprawdę mnie przeraża, ale zanim to zobaczmy, co powie nam tu narrator i Zagreusz o tym miejscu. Relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery who lies ahead, waiting patiently its time to strike. Nie podoba mi się ten opis. Way to spoil the surprise, old man. Dobry sposób na po prostu cię niespodzianki, staruszku. Okej, już się boję. Już się boję, co tam się czeka nas, ale tak. Hermesowi też to w sumie dajmy, bo czemu nie? I tak nie mam naprawdę co robić z tymi butelkami. Lord Hermes, please accept this gift as a small token of my appreciation. Thank you for always keeping me on my toes. Oh, mighty king of YouTube, leave a tip there, boss. And I have a tip for you. Don't be slow. Maybe this will help with that. Co my tym razem mamy? Pobłyskujące pióro. Może być, chociaż liczyłem na sandały. Ale okej. Okay. Dla tych, którzy nie wiedzą, to... Hermes jest skojarzony z sandałami. Trochę, ale no. I teraz co tu mamy? O, odskocz. Dobra, odskok, który będzie nas leczył. To jest najlepsze, co może być i... Jakiegoś diamenta tu możemy zdobyć. Więc albo to jest jakaś dosłownie... Rzadka komnata, w której możemy spotkać jakiegoś NPC-a, który jest reprezentowany diamentem. Albo szykuje się jakieś dziadostwo, które nas wymorduje przy pierwszej lepszej okazji. A może oba. Okej. Okej, jakieś dziadostwo. Hydra. Niedobrze. Bo skoro to Hydra, to pewnie gdzieś jest milion dodatkowych głów, których na razie nie widzimy. A ja nie chcę walczyć z 20 wrogami na raz. Więc najlepsze, co mogę zrobić, to po prostu spamić w Itni włócznie bombą, żeby sobie z tym poradzić. Dobra, są głowy. Są głowy, mówiłem, że będą głowy, mówiłem. Mówiłem, że będą głowy, miałem rację, są głowy. Chciałbym mitować, ale... Chociaż Itni szybko uciskają pojedyncze cele. Wydaje mi się, że bezpieczniej będzie tutaj męczyć się, powiedzmy, z dźganiem ze słabsze obrażenia, które... Jest delikatniej obszarowsze, że tak dziwnie to określę. I co teraz? A, mogę dźgać znowu główną głowę. Albo raczej litować w główną głowę. Jak już odkryliśmy, na pojedynczego wroga bezpieczniejszym wyborem jest hit, niż dźganie. Chociaż na zwykłych przeciwników podstawowych, powiedzmy, że dźganie też nie jest najgorsze. Nie podoba mi się to, że znowu się zablokowało. No nie, no znowu głowy! Ja rozumiem, że Hydry mają miliony głów, ale jak ja mam sobie z tym poradzić na końcówce HP?
tym wszystkim. Okej, spokojnie, gwiazdy kluczu, spokojnie, dasz radę! Jeśli sam się nie spalisz w lawie, to może jeszcze jest nadzieja dla ciebie. Ale tak, zdecydowanie Hermes mi tu mocno pomaga. Ze swoim plus 30%, czy ile tam daje do prędkości dźgania. Okej, jest tu jakiś brzydki przeciwnik. Ubij go. Uniknij. 6 kp, niedobrze. Jakby tu teraz Helga powiedziała w klasykach z dawnych lat związanych z Necrodancerem, pół serduszka. Więc stosując klasyka pół serduszka, tak? A wiadomo, jak się kończy moje granie na pół serduszka. Niestety. Żeby nie było, nie oznacza to, że mam zamiar poddać czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. O, okej, mogę już bić znowu tą główną głowę, dobra. Może się uda. Okej, teraz kiedy pluje we mnie pociskami, muszę być ostrożny i mamy to. Udało się pokonać chybę. Chociaż się nie spodziewałem, że to jest realne w moim wykonaniu. Jakiś celułok czy ułemniony? Co? Nie wiem, artefakt to jest jakiś? Nie no. Ciemność, mam opisane trochę ciemności, okej. To jest... Prawniki? Dziwne nazwa, okej. Piekielne skarby, to jako bole, serce centaura, granaty mocy, kroniczne klucze, kryształy, no, okej, ale no. Po prostu okej. A co my tu mamy? Powinno coś starczyć. Diament, okej. Są jakieś informacje o diamentach konkretne? Chyba nie ma niczego takiego szczególnego, ale tak. Dobra, okej. Nektar, diament, okej. Właśnie, w sumie jak teraz zauważam, że są tutaj inne też opisy. Pewnie mam ty... Tak, mam jeszcze opisy miliona innych wrogów, których nawet nie zobaczyłem. Jeśli chcecie sobie zobaczyć, to proszę bardzo. Ja nie będę tego na razie czytał. Może kiedyś zrobię jakiś tam special, gdzie będę czytał takie rzeczy. Okej, czyli to się nazywa Czechów. Mamy, to jest Mega Gorgona. No i tu mamy informację o Hydrze. A i na numer kolejny. Ja po prostu nie wierzę, że to się dzieje, naprawdę. To jest trzeci odcinek, a ja już tak dobrze idę. Ja wiem, że na standardy niektórych może to być bedziewne, ale no, dla mnie dobra. Teraz zobaczmy, co dostaliśmy. Zeus. Następny odnaleziony dar będzie pochodził od Zeusa. Błogosławieństwo mają plus 10% szans być rzadkie lub lepsze. Okej, jeśli mam jakiś konkretny build od Zeusa, to będzie fajne. A tutaj pewnie to samo, tylko że to jest z tym, jak to się nazywa z Hermesem i... Skoro 7% szybkości ruchu i unik zakresu tym razem, gdy szybko wygrasz potyczkę. Okej, ciekawa rzecz, ale czym jest szybko? Proszę o twardą definicję. Butelka, taka, bo nie można nic więcej, tak. I kontynuuj. Idziemy. Właśnie tak. Idziemy teraz, wow, do jakichś takich... dużych rzeczy. Okej, duże rzeczy. Jesteśmy? The Fields of Elysium. Elysium, okej. Wieczka ze Swadelu, dobrze wyposażony. Co to są za achievementy? Wieczka ze Swadelu to wiadomo, ale dobrze wyposażony. Pozwólcie, że szybko to zobaczę. O, proszę. Z jakiegoś powodu widzicie tutaj nakładkę steamową. Co mi zaskakuje, bo do tej pory nigdy nie było widoczna. Ale tak, dobrze wyposażony. Proszę. Kup przedmiot, 10 przedmiotów po 3 dni ucieczki. Dobra. Będę się zobaczyć, dlaczego to wychwytujecie. I nawet to zrobię teraz, bo... Nie powinienem mieć tego włączonego. Okej. Dobra, nie wiem, czym to jest przechwytywane. Z jakiegoś powodu jest. No, ale tak, w ogóle znowu wróćmy do Hadesa. Elysium. Elysium? No tak, ja. Elysium. Jak ja mógłbym nie skojarzyć? Pola elizejskie. Elysium, okej. Tak, to jest chyba to miejsce, do którego trafiają herosi najwięksi. Takie po prostu mężne i dobre dusze, czy coś takiego. Heavenly splendors of Elysium, reserved for only the most great of mortal souls, spread forth luxuriantly all about the fire-stepping prince. Luxuriantly? Really? Okej. Dobrze, kojarzę. No i tu mam jeszcze wszystkie posągi, które można sobie fajnie bić, zabić. I są to posągi, które...
się odnawiają, okej. Okay. Przedstawiam ptaka Feniksa. I się odnawiałem. Fajne, fajne. A póki co idziemy po Dionizosa. Poczemu nie? Zobaczmy, jak długo jeszcze tutaj pożyjemy. Okej. Okay. Okej, jeszcze jakieś gałki dziwne? Niech będą. Dobra. Widać, że oni atakują jakimiś parasolami, czy co to jest, więc lepiej być ostrożnym. Dobra. Włócznie, jak się okazuje, też większy zasięg niż bym się spodziewał i... Okej, jakieś... Co to są, motylki? Okej. Ciekawe, że to jakieś motylki były. Ale dobra, daliśmy radę. Czy informacje uaktualnione o Dionizosie? Nie. O czymś innym, ale dobra. Dobra, czemu nie dajemy? Jak ci jestem taki hojny, to proszę. It's been great getting to know you, so please accept this humble offering. Now that is something, a right princely gift there, Zack, and just so happens, I got something here I have been meaning to give you. Było ciekawie, czy oni naprawdę chcieli nam coś dawać? Tak, wiem, że to jest mechanika gry. Czy oni tak mówią tylko na zasadzie, no dajmy mu przy okazji. Jedno serduszko. Thank you, Dionysus, mate. Lana czara. Okay. Zobaczymy oczywiście, co nadaje. Pewnie podobnie, a może działa tak jak Hermes, trochę inaczej. I co my tu mamy? Zyskujesz zdrowie po podnoszeniu tego, czy mieć jeden teraz? Excellent. Oczywiście, że tak. Daliśmy mu dopiero to, masz tutaj przy okazji ode mnie od razu weź sobie i... Granat albo serce trzętarła. Granat, serce trzętarła. Guanat. Oczywiście, że guanat, no... To jest lepsze. Po prostu. O, i widzę znowu skrzynki. Dobra, gin. Dziadostwo. A, okej, czyli oni po prostu po śmierci potem wyrzucają takie gałki oczne, które też trzeba zniszczyć. Okej. Sensowne, aczkolwiek wredne. Dobra, dziabaj. Dobrze, Gwiezdny Kluczu, dziabaj, ile wlezie tą swoją dzidą do dziabania. Okej, kolejni wrogi. Okej, kolejne mieczniki. Czy tam parasolowce? No tak, wiem, że to są miecze, ale no... Ja bym to nazwał pewnie parasolami częściej, bo mi przypominają parasole. A ja jestem z tych, co nazywałem wszystko i tak po swojemu, więc tak. Dobra. Pora trochę rzutów, które eksplodują. Zadając obszarowe, delikatnie obrażenia, więc też można czasami użyć tego do odepchnięcia większej grupki. A teraz najważniejsze, czyli... Rzucanie w taki sposób, żeby pozbyć się szybko motyli, zanim one nas ubiją i pójść dalej. Okej, okay, granat. Czy mam opcję? Pioruny lepsze, to lepsze, albo odskoki lepsze? Pioruny. Mamy przywracanie zdrowia. Oczywiście, że tak. Dawaj tam. Dawaj ta, co ma to. Okej, okay, jakieś nowe kamyki. Ciekawe. 5 wrogów musimy tu pokonać jeszcze, okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zginę przez to, że zdecydowałem się tutaj iść po leczenie. To byłoby głupie, gdybym zginął przez to, że chciałem się wyleczyć. Ja próbuję się odrodzić, co? No bez przesady z tym próbuję się odrodzić. Dobra, wygraliśmy, 49. Będzie więcej w tym przypadku niż miałem. Więc... Niewiele więcej, ale nadal więcej. I teraz tak, klucz albo nektar. To byłoby super, ale nie. Nie ma niczego. Tak, nie to. To było pod B? Tak, pod B. Mamy 4 klucze. Czyli ten klucz pozwoliłby mi to już otworzyć, ale z drugiej strony to nada mi więcej życia, co pozwoli mi iść dalej. Klucz. Muszę robić unlocki, a nie tylko szarżować przed siebie, ile się da. Chariot. O, jakieś autka. Okej, okay, czyli jeszcze z autkami będziemy walczyć. Okej. Okay. Nawet nie wiem, jak te autka miałyby działać. Okej, okay, robię szarżę. Ale jak dźgam je w łusią, to wydaje mi się, że co z tego, że mogę sobie szarżować, jeśli... Aha, teraz jeszcze oni mają włócznie, no... Gdzie to sprawiedliwość w tym świecie? Nagle wszystkim rozdajecie włócznie. No okej. Okay. Ja w sensie rozumiem, że przeciwniki i te sprawy, że to musi być
rozmaicone, nawet jeśli tylko wyglądowo, no ale bez przesady, włócznia jest moja. No i w tym przebiegu. Możecie dawać ją w innych przebiegach. Ale nie teraz, teraz ja chcę być jedynym włócznikiem. Okej. Okay. Chyba mam jakiś opis klucza? Uaktualniony? Nie, nic nie mam, tylko co chwilę będzie to pisało, bo tak. Chyba coś wśród wrogów teraz tak. Afrodyta albo Dionizos, no Dionizos. Że nie, Afrodyta byłaby przy wyborem, bym dał kolejnemu wtedy coś i... Big z minus. Okej. Okay. Agreed on both counts. Just passing through, so if you'll excuse me. Okay. I will not. The champion of Elysium would never back down from such a contest. Neither will I. Wait, you're not the champion of Elysium. You're the bull of Minos. I can't imagine who's even stronger than you. Is it Heracles? Tell me it's Heracles. I will not. You talk too much, short one. Come get destroyed. Haha, super! Super, jakaś... walka z Minotaurem, no sz... Okej. Okay. Okej! Okay. Okej! Okay. W ogóle ciekawe, czy to jest oryginalne imię Minotaura, czy nie. Tam ogólnie byka z Minos. Ale tak, najczęściej jest znany jako Minotaur, jeśli chodzi o takie wszystkie myślenia. Okej. Okay. Yeah, easy jest. To może relatywnie easy bym powiedział. Bo tak, ciężko nazwać coś tutaj tak prawdziwie easy. Coś teraz mam takie dobre podejście, nie oznacza, że zawsze będzie tak samo łatwo. Ale tak, teraz przynajmniej w miarę prosto jest, chociaż... Mówiłem, że jest prosto i zginęłem, no oczywiście. Musiałem to zrobić. No cóż, i tak dobre podejście, i tak jestem zadowolony, i tak jest super. Więc no, nie ma co narzekać. Tam Hadesa. A proszę, nowy pokój jest. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje. A, oczywiście on coś chce. A, jemu też może coś damy, o ile nie ma tu jakichś innych nowych postaci, którymi mogę coś dać. Took on the Minotaur, no way! No wonder you're back here. Everyone knows that he's unstoppable, especially me. Hey, next you run into him, could you get his autograph for me? No. Such a shame. Jaka szkoda. Tak, znowu Hades się nie chce. Jemu już dałem. Jeden, chyba? Może sprawdzę. Tak, Achilles już dostał. Więc jeśli mamy dawać więcej, bo chyba da się, z tego co widziałem, to jeszcze poczekajmy, aż wszyscy dostaną chociaż po jednym. Achilles, sir. I got a relic of some sort out there. A globule of ancient blood which formed after I fought with Megara. Is this really the Titan's blood I found? As far as I know, yes, lad, that it is. Though whose exactly, I'm not so sure. You'd best hang on to it and keep it safe. Your weapons. They shall thirst for it and drink it up. Not yet, perhaps, but soon. Well, I wasn't about to drink it. Dobra. A ty co chcesz znowu tutaj? Oj, proszę, Nyx wróciła. You call my chambers a mess? Look at your desk, father. Whatever happened to your court musician, huh? Where's his sentencing parchment work? Stuck in Tartarus all because he stopped singing for you on command? My desk is far more organized than you, boy. And if you're so concerned about our court musician, why don't you commute his sentence yourself? Seeing as I haven't gotten around to it yet. Sure, happy to oblige. I'll just ask the house contractor since you're too busy. Contractor, mind locating the court musician's sentence when you get the chance? Dobra, odmówmy i zobaczmy, co tu mamy, czy jest coś ciekawego. Wyrok nadwornego muzyka. Zapoczątkowany dokument uwolni Orfeusza z karceru. Orfeusz, kojarzę skądś to imię. Ale nie jestem pewien skąd. Czy powinien to robić, czy nie? Nie wiem. Dobra, zróbmy to od razu. Hades, I commute our court musician sentencing effective now. Oh, hello. Ah, Orpheus. Okej. Okay. I can't afford any of this. Dobra,
Może będę tego kiedyś znowu, ale póki co mamy Orfeusza. Hello, Zagreus. I understand you liberated me from my eternal punishment. And so I have returned to serve your father here. Thanks. Orpheus, you're back. Look, don't get on father's bad side like that and you're going to be fine. Besides, right now I think he's angry with me. I grieve for you, my friend. But if you've come to ask me for a song, why, I'm afraid I must stand firm about my answer. It's all right. Father can't make you sing if you don't want to. Okej. Okej, coś już tutaj, nie jestem pewien. I... a to ciekawe. Megaira będzie rozmawiać z Nyx chyba. We each have our commitments to this house, Megara. There is no shame in yours. And whilst your sisters are away, you bear their burden of responsibility as well. I understand. It's just... am I supposed to keep pretending nothing's changed? This house is cracking at the seams, and no one's going to admit it? The house shall stand eternally. Although in what condition, it is ours to decide. Our obligation is to keep the house in order. Okay, okay. I know. You're right, of course you're right. I'll do my best. I'll do my best for both our sakes, Nyx. What was that about? No i nie mogę z nimi porozmawiać. Niestety, tak spać pieska nie ma. Nie mogę połyskać, ale go też nie ma. Dobra. The lounge is open. No, ale jest otwarty. Właśnie o to mi chodziło, że tak, założę tu salon i... Commemorative board adorns one of the stoic walls within the lounging area, celebrating and proclaiming the accomplishments of those who serve Lord Hades best of all. Won't ever see my face up on that wall, I guess. Dobra. Coś jeszcze tutaj? Handluj? Okej. Okay. O. Oferta limitowana. O, raz na próbę ucieczki przed handlarz przedstawia ofertę specjalną. 25 ciemności mamy 3 klucze. Normalnie są za 10 kryształów. Okej, okay, ciekawe. Ciekawa to jest w ogóle forma tego tak jakby handlowania, co za co. Dobra. Wezmę to, czemu by nie? Special, please. Kurczę, teraz znowu będę mógł nową broń wziąć. Ale dobra, na razie tego chyba nie zrobię. Czyli się mógłbym, ale... no ja muszę w końcu coś... nowe źródło wydatków na ciemność. W ogóle takie... ciekawe, żebym tam sprzątała coś i nagle takie zduszone okrzyk. I tak, i patrzę. Zobaczmy, kto to w ogóle i tak dalej. Poza tym, że jakieś głowa z wąszami. Oh, the prince himself. You want to talk to me? Me? Oh, wow. Oh, wow. Okej. Duza, Gorgona zobowiązana obowiązkiem. Ciekawe, widziałem te serduszka też. Ciekawe, ciekawe. I just wanted to say, don't bother picking up my room today. I'm headed out for a while. I have to clean the rafters. Thanks for all your hard work. Okej, okay, czyli mam informację o Duzie i Orfeuszu. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Tak, sytuacja jest jaka jest. To, żeby na zakończenie odcinka mieć jeszcze coś, to... dopiero co Orfeusz co prawda tutaj przybył, ale dostanie prezenta od razu. Hey mate, here. I got this from my favorite court musician. Oh my, but you can't simply be this kind to me without retaliation on my part, my friend. And so in turn, I have a gift for you. Dobra, dobra. Dostałem odległe wspomnienie. Czymkolwiek to jest, i tak dzięki. I dobra. W takim też wypadku... no, mógłbym powiedzieć, że kończymy odcinek, ale chcę zobaczyć, czym jest to, co wszystko. Coś tutaj jeszcze? Lecy krewni? 3 butelki! No, a dopiero mówiłem, że skończyłem coś jeszcze. Proszę wykonawcą domu, bo wolę cię w usza. Nie ma ucieczki, to tak. Kto nic nie koledzy? Nie spotkaliśmy jeszcze wszystkich. Bogini mądrości, Bóg niebios.
Boskie pary? Syn Boga Umarłych, pewne gniazdo będzie różnorodny dar duetów wywołany przez bogów Olimpu. Okej, okay. Nadal nie wiem do końca co to jest, ale niech będzie. Jeszcze wieczna włócznia coś oczywiście i ptoniczna wiedza. Syn Boga Umarłych, pewne gniazdo w nim części powierzonego mu kodeksu podziemi. Prawie się udało. Dobra. No więc teraz... Klik. Co my tu mamy tak naprawdę? Wrząca krew? A tak, ja tak spytałem, zadaję więcej obrażeń wrogom, którzy mają w sobie kamyczek. 10% ranga, to jest piekielna dusza. Zwiększa zasób kamyczka dla twojego wystrzału plus 1 ranga. Powiedziałbym, że badziew, bo zapomniałem z tego korzystać, ale dobra. W sumie, że zrobię tak i... tak. Max. Okej, czyli mam teraz 3 kamyczki. Super. Super. Dobra. 50 minuta. Dobra. I widać, że następne podejście będzie łukiem. No dobra, skoro gra tego chce. A właśnie, jeszcze masz. Cieszę się. For you, mate. Thought you might get a kick out of this. For me, pal? Awful nice of you, just awful nice. But guess what? I got this for you. Tit for tat, you understand? A deal's a deal. Cheers, mate. Myśliwy ząb. Nie wiem, po co mi ząb, ale niech będzie. Once in a while, pal, you're gonna see a real fancy bozo try to ruin your good time. You'll know him because he's glowing like a light. But that's his special armor, see? You gotta punch right through it. He's gonna shrug you off until you do. Okay. For a good time, beware the fancy glowing bozos on my quest. Check. Dobra. Dobra. Coś było aktualnego znowu. Ja to bez różnicy. No i tak, kończymy epizoda. Ale zanim to wszystko, to jeszcze... No, trzeba zobaczyć, co ceny przedmioty. 10% obrażeń odległym wrogom. Super. Nie wiem, co oznacza odległym, ale i tak super. Automatycznie przywraca 50 zdrowia, kiedy utracisz wszystkie punkty życia oraz na próbę ucieczki. Potężne. Potężne. Tak jest moje zdanie na ten temat. Potężne. A tutaj... Znajdziemy dar, ma większą szansę. Aha, czyli tylko Hermes, jak znać ma coś innego. No dobra. Na razie i tak chciałbym zostać przy obroży. Mają 25 zdrowia i zaraz będziemy mieli wyższy poziom. Jej, więc dobra. Niech i tak będzie. Ja biorę już łuka, żeby o nim nie zapomnieć. Dobra. Dobra, to ten. To już naprawdę na tyle, więc no, trzymajcie się i hej hej. Czy coś.